Początki roku 2018 to również próby skalowania biznesu przez główne postacie, które dostrzegają, że mają stałą, dużą rzeszę fanów. Niemiecki wraz z Kononowiczem analizują YouTube'owe statystyki i dostrzegają, że większość ich widowni stanowią mężczyźni z Polski. Będą podejmowali czasem subtelne: no pani, chcę poradzić, jak znaleźć chłopaka? A czasem bezpośrednie próby zdobycia uwagi płci pięknej. Przepraszam za to, powinienem teraz kręcić ile kobiet w filmy. Bardzo zręcznie zauważają, że content, który robią, ma wielki potencjał, by zostać eksportowany na zagraniczne rynki. Obaj panowie dość swobodnie posługują się językiem rosyjskim, co otwiera szerokie możliwości zdobycia nowych widzów na tak bliskiej Podlasiu Białorusi, ludnej Ukrainie lub największemu państwu na świecie, Federacji Rosyjskiej. Stąd pojawiają się filmy, których tytuły są pisane cyrylicą, a niemiecki stara się tłumaczyć lub wypowiada się w języku rosyjskim. Podam ruku. Słuchaj, pierwszy podajesz rękę. Ruku. Все хорошо для вас. Обходите Новый год. Z Nowym Godem, żałuję dla was. Jako że przyroda nie znosi próżni, zawiązuje się alternatywne konsorcjum z trusio meksykańskie. Ci gracze stawiają na transmisję live, gdyż wspólne wystąpienia Majora i Meksykana okazują się przynosić zawrotne sumy już od pierwszego podejścia. Dodatkowo obecność Andrzejewskiego na streamie pozwala utrzymywać embargo lajtowe na Kononowicza przy jednoczesnym doprowadzaniu go do zazdrości i wściekłości. Jak ta gra się potoczy? Zapraszam do drugiego odcinka Kroniki Uniwersum sezon 2018. Rozpoczęcie afery portfelowej. Dnia 7 lutego 2018 roku Biuro Interwencji Obywatelskich otrzymało paczkę od widza z Krakowa zawierającą artykuły spożywcze oraz trzy portfele wraz z przypisanymi do nich właścicielami. Byli to Major, Konon oraz Meksikano. Prezydentowi bardzo nie spodobał się fakt, iż widz zechciał podarować jeden z portfeli Meksykanowi i postanowił oddać go obecnemu przy nagrywaniu filmu redaktorowi niemieckiemu. No, pasztecik. O, cholera. Jakieśka? Posmatrzę, czy nie ma dziennik. Czy nie ma dziennik? O, to ja chyba będę miał. Jest. Partfala się pustowo nie daje. No tu budyć. Dla Meksykanów zostanie. Zostanie szczydła. A dzięki. Nie przykinaj. Nie ma. Nie tu dziennik. Ale portfela nie zostanie. Ten no. Portfel idzie dla ciebie. Dla wojewody. Nie, dla ciebie. Chorosło. To będzie prezent ode mnie. Z tego powodu, że dałeś mi prezent. Meksikano nagrał w tej sprawie na początku bardzo krótką wypowiedź, że następnego dnia rozwinie sprawę. Cześć widzowie, króciutka wypowiedź tylko na ten temat. Koniecznie obejrzyjcie sobie najnowszy film produkcji Majorowej, gdzie Krzysio wystąpił w roli głównej. Oceńcie to. Teraz wiecie, jaki jest Krzysio, bo to nie chodzi o portfel, tylko chodzi o fakt. Bo taki portfel to ja sobie mogę kupić. Teraz widzicie, jaki jest Krzysio. Teraz widzicie, ale ja jeszcze to skomentuję jutro, bo to tylko krótkie nagranie. Pozdrawiam was wszystkich. Nagrał ripostę polegającą na ogólnym jechaniu po Kononie i zapowiedzeniu wyciągnięcia wszelkich brudów na Kononowicza. Cóż ja mogę się odnieść do tego? Wiecie co, że on mnie rozśmieszył tym? On mnie nawet nie zdenerwował. Ja się nawet tak naprawdę nie na to, co on zrobił. Bo raz, że dla mnie to jest na rękę nawet, że on pokazał, co on potrafił, to wyobraźcie sobie, ile razy musiało być nienagrane to i ja tego nie widziałem, że coś do mnie przychodziło, a on to sobie przywłaszczał. Teraz to ja już się nie zdziwię wcale, kompletnie.
No i co? Oskarżyciel zmienił się w oskarżonego, bo to teraz naprawdę pokazaliś, sam pokazał na własne życzenie, jakim trzeba być bezmózgiem nawet, jeżeli chciał sobie przywłaszczyć ten portfel. To nie powinien tego nagrywać, ale to jest bezmózg. Ja nie dziwię się, że słuchajcie, nie dziwię się, że go trzeba do Choroszczy wysłać, bo to jest kompletny idiota. Na leczenie psychiatryczne, tak? Tak, gruba, na leczenie trzeba cię wysłać. I to na dłuższy okres czasu, żeby ci tam trochę nafaszerowali tabletkami. To może trochę ci z tej bańki zejdzie, bo na razie to, to co ty od... To już jest po prostu... Kurwa, chłopie, ty jesteś nienormalny. Bo ja to mówię, to nie chodzi dla mnie o portfel. To chodzi, że to jest pamiątka od widza. A jej i tak nie będziesz miał czym go zapchać. Bo widziałem tamten portfel, tylko kupa papierków, chyba, i wizytówek. A w portfelu pusto. Bo ja te pieniądze, jak mam noszę, to nawet nie w portfelu. Bo taki portfel to muszę mu kupić. Ktoś ci wcisnął, że on 600 zł jest wart? Ty jesteś, co to, ze skóry aligatora? Lecz się, człowieku, kurwa, lecz się. Będę jechał po tobie jak po szmacie teraz, zobacz. Nie chcę cię chłać nawet. I kurwa, na pewno się dowiesz, co o tobie sądzę, jeszcze ci pokażę filmik. Złodzieju, portfel. O, tyle mam do powiedzenia. A live'a i tak zrobię, czy z majorem, czy bez. Tego nie wiem, jak tam major będzie uważał za stosowne, to czy z majorem będę robił, czy bez majora, na pewno zrobię. Przynajmniej będę miał okazję przetestować, jak to wyjdzie samemu, żeby nie liczyć na kogoś. Również 8 lutego, bardzo tłusty czwartek na szkolnej. Jan kupił te pączki. Reżyser. Jeden pudełku już opierniczone, zjedzone. O, a teraz jeszcze drugie pudełko pączków jest, o. Biorę dwa pączki. Może ten. Nie, rekord pobij 4 od razu. Szanowny panie, to jest tradycja. Spróbuję z dwóch stron jeść. Te dwie pączki zjem, wybiorę się swoim pieskiem na spacerek, a później jak przyjdę do spacerku z pieskiem, to dokończę z herbatką, wszystkie pączki zjem. To 10 kilo więcej będziesz ważył. Szanowny pan. A nie, jak nie 10, to 8. No, drugie będziesz kupować. I właśnie jest tłusty czwartek, to trzeba właśnie na wesoło, żeby ludzie też mogli pooglądać, pośmiać się i zobaczyć takie cudowne te pączki. O cholera, te pączki. Jak tu zjeść te wszystkie pączki? Ja zjadł 4, już mam dosyć. Już nie. Dziękuję. Dziękuję. Meksikano rozpoczyna cykl Jak to było z Knurem. Generalnie opowiada w miarę dokładnie ze szczegółami, jak kształtowała się jego współpraca z Kononowiczem, aczkolwiek nie tylko współpraca, bo też porusza fakty z dzieciństwa, w których to gdzieś tam ocierał się o Krzyśka i jego brata Bogumiła. Serię tą scalę i wrzucę oddzielnie, bo to jest bardzo ciekawy i istotny materiał, ale niestety obszerny i myślę, że głównie dla wytrwałych. Krzyśka to ja już znałem bardzo, bardzo dawno temu. Znałem go, ponieważ mieszkaliśmy, tak jak wiecie, na tej samej dzielnicy, do tej pory mieszkamy. Było boisko naprzeciwko jego domu, teraz to tam zarośnięte krzaczorami jest. Było boisko, na które jako małolaci przychodziliśmy, nie wiem, nie pamiętam ile mieliśmy lat wtedy. Znaczy ja nie mówię o Krzyśku, bo Krzysiek jest ode mnie starszy, chyba o 12 czy tam, czy o 14. No, mieliśmy po 15 lat, czy może trochę mniej. Przychodziliśmy tam grać w piłkę, jeszcze wtedy Krzyśka brat żył. No i żeśmy tam sobie grali, oczywiście dla jego brata i dla Krzyśka już przeszkadzało. Już coś było z nimi nie tak, nie halo, bo potrafili wejść do parku z gumowymi pałami takiej własnej roboty od szlaucha i nas rozganiali po prostu, żebyśmy w tą piłkę tam nie grali, bo
im przeszkadzał, nie wiem, hałas, nie mam pojęcia, co im przeszkadzało, że kurde dzieciaki grają w nogę, w gałę, czyli nie? 8 luty. Major oddaje portfel i pocztówkę dla Jarka. No dzień dobry. Właśnie zadzwoniłem do Meksykana i powiedział, że przyjść, bo przyszła do niego pocztówka z gór i przyszło jeszcze, właśnie mówiłem, żeby przyjść, żeby ten, i ja mu sam oddałem to portfel i tą pocztówkę. 9 luty. Major prostuje aferę z Jarkiem. No właśnie, teraz jeszcze ja właśnie dzwonię. Dzwonił właśnie do mnie Jarek i rozmawialiśmy i chciałem po prostu ja ciebie przeprosić, że coś może nie tak za te słowa po prostu, że w twoją stronę. Ja po prostu sam widziałeś, co było, a ty ogółem nagrywasz, że tu wszystko, tyle paczek. Paczek ja chyba widziałeś, ja pokazywałem wcześniej lodówkę. Ja po prostu nie będę jemu kupywał. I sam musiałem, ja tak robię właśnie, sam musiałem zapłacić, o, 400 zł, to ja tak zarabiam. Ciekawe na co? No, światło, sam widziałeś, światło musiałem zapłacić. To ja tak wszystko zabieram pieniądze, to ja jego okradam? Opieka mi żadnych pieniędzy, żadnych obiadów nie dali. 3 miesiące, o, 3/4 miesiąc. W sposób właśnie zarabiam, żeby przeżyć. Gdzie mam tą opiekę, jak oni mnie tak potraktowali? Ja alkoholu po prostu nie używam. Ja byłem i z lekarką rozmawiałem. I mają właśnie, zadzwonią, żeby raz na jakiś czas przyjść. O, będę teraz rozmawiał właśnie z terapeutką. I sam widzisz, czy ja pijany jestem. Czy źle, może źle nieraz, bo no stop. Od rana do wieczora, jak wydzwaniają ten telefon do mnie, bo ktoś puścił na YouTube mój numer. No wspaniali ludzie, wspaniali widzowie. W taki sposób, no, są fani, którzy chcą nas oglądać, a są taki fani, żeby patrzeć, nie wiadomo co, i po prostu dzwonić, wypisywać różne rzeczy na kanale. Chcesz? To nagrywaj. Tylko ja po prostu, ja ciebie proszę, żebyś ty na mnie, bo ja niczego złego dla ciebie na pewno nie zrobiłem przez ten czas, co się znamy. Jeszcze raz chciałem ciebie za to, co ja powiedziałem, to serdecznie ciebie przepraszam i po prostu tylko ciebie proszę, żebyś po prostu nie nagrywał głupot na mnie. To jest sprzeczka. To jak, tak samo jak w tym, w teatrze, tak jak w tym, debata, co jest złe, co jest dobre. Właśnie chciałem to powiedzieć. Również tego samego dnia major pokazuje łazienkę w domu Kononowicza, co jest rarytasem, bo nagranie z tej wspaniałej, pięknej łazienki na ulicy Szkolnej 17 praktycznie nie ma i nie jestem pewien, ale chyba jest to w ogóle pierwsze ukazanie tego pomieszczenia w domu Krzyśka. I wszystko trzeba... O, co on porobił? O, a ludzie wysłali. On po prostu wkładał, tam było trzeba podkręcić i wkładał po prostu nóż, nie, śrubokręt i po prostu wyłamał. A tutaj naokoło połamyło plastik. Teraz to się nie włącza. Nowy trzeba włącznik. Albo ja dzisiaj jak będę, to... No, nową pralkę trzeba. O, już krzyczy.
O, tak pomalował. To tak się maluje? Taśmy się okleja. Wszystko tak samo, okna, a nie okna. On wszystko, wszystko, on jeździł. Wszędzie to wszystko robił, to widzicie. I ogłaszam właśnie, będę na lajcie, żeby w jakiś sposób, żeby pralkę kupić. Po prostu. Ja nagrywam. Ja ci przerwę. Wiesz, gdzie napisał? Do sanepidu. Na mnie. No to... Na mnie. Na mnie. Na mnie. A skąd ty możesz wiedzieć? Gada, nie wiadomo co. O, to na synepiku. A jaki synepik? Następnie major rezygnuje z nagrywania. To wieczór jeszcze. No właśnie. Widzicie? Na major Suchodolski na tym kanale to lajtów nie mogę zrobić. A chciałem powiedzieć, że mam nowy kanał otworzony, Major Light. To tam będą lajty. I proszę właśnie tam oglądać. A coraz gorzej, tylko się pieniądze traci, a z tego nic nie ma. I właśnie jest przykro to słuchać. Nie chce mi się już tego wszystkiego prowadzić po prostu. Ja to chyba będę wyłączał już, bo to jest bez sensu. No i light i zablokowali i usunęli. Ktoś, ludzie, tacy są ludzie bezczelni, że po prostu wypisują głupoty, gadają nie wiadomo jakie rzeczy. W taki sposób chyba chcecie się pozbyć mnie i się pozbędziecie się wreszcie. Bo mnie już to nie interesuje, już mnie to nie cieszy, te wasze jazdy, jak to się mówi. Sobie baną i jajcie. Będzie ban, to mam to, jak to się mówi, tam gdzie gówno wychodzi. Wszyscy ogółem pięknie, elegancko sobie gadają, a wszystko mają w dupie ogółem, jak to się mówi. No i nie wiadomo, czy te 400 zł, jak to wybrać. O, i na tamtym było 100 chyba 10 zł. A jak to wszystko powybierać, to w dupie to je mam już. Nie interesuje. Chętnie bym to, te wszystkie filmy pousuwał już. Żebyście się cieszyli, żebyście klaskali sobie w ręce. Tacy jesteście ukrutni. I na ten temat właśnie to chciałem powiedzieć i po prostu proszę do mnie nie dzwonić. Bo nie mam ochoty z wami rozmawiać. Już po prostu odechciało mi się nagrywać dla was, żebyście się śmieli, wyzywali i głupot pisali. Żegnajta! Po rezygnacji, krótki materiał, major nagrywa rozmowę z Meksykanem. Nic się nie stanie, mówię. Bo ten... No nie wiem, to ty się zastanów. Albo zarabiamy kartę we dwóch, albo ja będę sam to robił. Bo ja wiem, że ja te pieniądze dostanę na pewno. Ja nie wiem... Podzielim, no. Ale to czekam 2 tygodnie już. Ja mówiłem, że będziesz czekał. Ja też czekam. Ale ja myślę, że w tym tygodniu chyba powinny być. Młody musi sprawdzić, jak przyjedzie, czy było przesłanie na to, żeby wypłacili pieniądze. Jak było tak, jak on mówił, żeby dobrze zrobić, no to te pieniądze powinny być w tym tygodniu. Nie wiem, w środę, w czwartek, może w piątek, ale w tym tygodniu powinny być. Także wiesz. O mnie to się ty nie bój, ja ciebie nie wydymam, bo ja jestem taki. Wtedy ci przyniosłem od razu, bo była inna sytuacja trochę, bo wyciągnąłem z innego miejsca, kurde, pieniądze. Jakieś miałem tam zaległe, wyciągnąłem, dlatego ci przyniosłem. A teraz te 750 normalnie wzięliśmy się ich. Tylko trzeba poczekać, aż wypłacę. Co ja zrobię? Tak nie mam. To widzisz. A znów będzie Krzysiek krzyczał, nie wiadomo co. Jak uważasz? Ja już jego nie będę nagrywał. To przez niego ja dostaję te bany. Nie minęło wiele czasu od wypowiedzi Meksykana, który zarzucił Krzyśkowi bezbożnictwo,
a tu na szkolnej pojawia się kapelan z Bombasu. Osobnik przedstawił się w internecie, nawet przez jakiś czas miał swój osobny kanał. Mówił o sobie jako i podiakon cerkwi prawosławnej Hagia Sofia w Białymstoku. Jego imię i nazwisko miało brzmieć Sergiej Dżow. Zadzwoniłem więc do cerkwi spytać się o niego, czy faktycznie posługuje lub posługiwał kiedykolwiek właśnie tam taki człowiek. Sami posłuchajcie. Dzień dobry, witam uprzejmie. Tutaj rozmowa jest nagrywana, jestem dziennikarzem i chciałem się zapytać, czy jest może nadal u państwa i podiakon cerkwi Sergiej... Była to taka młoda osoba, która mniej więcej rok temu odwiedziła pana Krzysztofa Kononowicza i podawała się za i podjakona w cerkwi Hagia Sofia w Białymstoku. Tak. Przedstawił się jako i podjakon właśnie cerkwi. Dokładnie było to 9 lutego roku 2018. Przybył do pana Krzysztofa Kononowicza na ulicę Szkolną 17 i odprawił, prawda, tutaj kolędę. Pierwszy raz słyszę o takim nazwisku, o takiej osobie, także to jest po prostu, nie wiem, jeśli taki fakt był, to był, ale nic nie ma wspólnego z naszą parafią. Rozumiem, w takim razie bardzo dziękuję za to wyjaśnienie, było dla mnie bardzo pomocne. Słucham? Wszystkiego dobrego! Wzajemnie, do usłyszenia! Cwaniak u Kononowicza udawał księdza katolickiego i zaczął odprawiać kolędę w rycie uniwersalno-szkolnym 17. Pan z wami i z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mamy przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie, mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do Króla, który chciał rozliczyć się ze swoimi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przeprowadzono mu jednego, który mu był winien 10 tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego imieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś być ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Oto słowo Pańskie. Bogu niech będą dzięki. No, więc tak, krótkie słowo Boże. Dziękuję za udostępnienie. Nie chodzi w tej Ewangelii o to, żeby wszystkim przebaczać. Nieważne, co się stało. Jeżeli człowiek prosi o przebaczenie, należy mu przebaczyć. Tak jak na przykład pan ma z panem Meksykano. Pan Meksykano powinien jakoś tak spróbować pojednać się z panem. Prawda? Wiem, proszę księdza, ale chcę odpowiedzieć na to pytanie dla księdza od razu powinienem, choć ja jestem wierzącym. Mm-hmm. I ja rozumiem, każdy jest człowiekiem. Od wielu lat jestem wierzącym i katolikiem. I wiele lat już podarowaliśmy sobie ręce, odpuszczaliśmy, ja odpuszczałem. I na chwilę było nagrywane i teraz powiedziałem, że nie odpuszczę. Trudno się mówi. To jest ponoszę winy, i po
prostu... żadne odpuszczenie, a Pan Jezus powiedział, przyklinają moją stronę grzechu dla innego po prostu ja z łotra, to odpuszczę sobie, to nie odpuszczę ja sobie. Jestem. Tak samo ja nie odpuszczę, bo takim to dla mnie nie jest człowiek, po prostu tylko jest złego. Na które nade mną się znęcę się i tak dalej, proszę. I tu słusznie Ewangelia mówi, że trzeba odpuszczać, trzeba się jednoczyć z Bogiem, trzeba jeden jednemu przebaczyć, dokładnie, pomagać tak. I tak dalej, proszę księdza. Proszę księdza, co jeszcze mogę powiedzieć? Trzeba jednemu współczuć, trzeba jednemu wybaczać i tak dalej, pomagać, a człowiek wiadomo jest ułomny, że czasami zgrzeszy. Nawet ja. Nawet i ksiądz może zgrzeszyć. Każdy człowiek ułomny. A jeżeli by ktoś chciał, to tutaj mogę udzielić spowiedzi. W razie czego? Widzę. Proszę księdza i proszę księdza, powiem tak. Trudno mnie wybaczyć dla tego człowieka. Niech odpokutuje za swoje grzechy. Dokładnie. A dokładnie powiem tak, proszę święta. Niech jemu Bóg, niech go Bóg rozgrzeszy sam najwyższy król świata. Dopiero, amen. Amen, tak. No ja rozumiem pana gniew, że panu wszystko źle zrobił, ale wie pan, no tak nie chodzi mi o to, żeby pan tak, nie wiem, poszedł do niego i powiedzieć: Panie Jarosławie, ja panu przebaczam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, bo to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby pan po jakimś czasie po prostu w swoim sercu przebaczył, prawda? Proszę księdza, ja mogę pójść, mogę uklęknąć przed jego bramą, ale ludzie mówią do mnie, dzwonią na telefon wszędzie, mówią nie wybaczyć jemu, dlatego, że on tak pojechał już po mnie, jak wyrażę się niegrzecznie, jak po szmacie jakieś od podłogi, który bierze się, jak po mopie, bo teraz szmaty nie ma, ale mopy, jak po mopie pojechał, że... Proszę, tak, bo że, tutaj jest... Że nie można wybaczyć już dla tego człowieka. No wiele razy wybaczałem, przebaczałem ja rozumiem. Ja rozumiem. Dobrze. Ale też nie można wierzyć w to, co mówią wszyscy ludzie, bo jeżeli, no wie pan, o co mi chodzi. Zgadza się, proszę księdza, że trzeba iść swoim... Za swoim głosem. To słyszysz. Trzeba to przeanalizować. Właśnie. I po prostu na tego nie brać. Po prostu wyrzucać tak jednym uchem, nie drugim. Nie po prostu wiem. Być teraz sobą, jak to się mówi. Pomodliliśmy się, może paciec mówimy jakiś. Oczywiście, jak najbardziej. Ojcze nasz, imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie rzuć nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Po Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Godzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. O Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synowi nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryjo Królowo Polski, módl się za nami. Wiesz o moczowanie, radź mi dać Pani, a światy i chujcy niech odczuwają pokoju i wierzcie tym. Amen. Wiesz o moczowanie, radź mi dać Pani, a światy i chujcy niech odczuwają pokoju i wierzcie tym. Amen. Wiesz o moczowanie, radź mi dać Pani, a światy i chujcy niech odczuwają pokoju i wierzcie tym. Amen. Dobry jest Panie, daj im wiecznie odpoczywanie. Dobry jest Panie, daj im wiecznie odpoczywanie. Dobry jest Panie, daj im wiecznie odpoczywanie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. No, teraz możemy sobie złożyć. Szanowni Państwo, Krzysztof Kononowicz mieszka 170 metrów od kościoła, co daje jakieś 2 minuty drogi na pieszo. I nie ma pojęcia, jacy kapłani
posługują w jego kościele. Kapelan Bombaski postanowił poprowadzić jeszcze tego samego dnia, co kolędę, streama. 11 lutego. Major i Meksykano potwierdzają, że Struś dostanie wszystkie należne pieniądze za wspólnego lajta. No, ogółem, witajcie, widzowie. I chciałem właśnie powiedzieć, którzy ludzie źle trochę mówili o Meksykanie. Witam was serdecznie. Że ogółem wałka mi zrobił. 55 groszy. O, dziękuję. I ogółem chciałem powiedzieć, sweterek Boży to jest nie mój, mnie to nie interesuje. Ja mam swoje ubrania. Konrad, swoje mieszkanie, a ty nie masz. Jesteś fałszywy i Krzysiek powinien cię wyrzucić jeszcze dzisiaj ze swojego domu. Wprowadź się do mopsu paso, życie ty i ten z Meksyku, 3 złotych. Wyjebane mam na was, słuchajcie. Głupoty sobie gadacie, dajcie sobie dalej. A, dobra, jakoś już przeszedł ból, wiesz? Takiego ugłem czegoś. Nie ma wałka, dostaliśmy dopiero zlecenie. O, właśnie, na przysłanie. Dopiero zlecenie? Pieniądze. Tutaj jest dowód na to. Więc myślę, że w tym tygodniu powinny być pieniążki dla nas dwóch. Major to widzi, ja to widzę. I widzi kwotę. Ile jest? 1530. No, bo dużo zabrali. No, dla niego też trzeba było działa odpalić, jakby nie było, nie? Także słuchajcie, nikt tu nikogo nie oszukuje. Major jest świadomy, widzi, co jest. No, i to będzie nagrane, jak po prostu dajesz to, co mi należy się. Na pewno, na 100%. Na 100%, brawo. No i... Brawo ty! Brazuj... Brawo ja? Brazil! Brazilina! I ogółem wszystkich widzów gorąco... Pozdrawiamy również. Ogółem... Pozdrawiam również. Też Pawła pozdrawiam. Tak, pozdrawiamy też i... I wszystkich widzów gorąco. I naszego moderatora. O, tak, jest gość, okej. Okay. Jest okej. Okay. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękuję. 12 lutego. Meksyk podtrzymuje, że rozliczy się z majorem za do złotówki. Ja już się nie dziwię, czemu większość, ja nie mówię, że wszyscy, ale duża część streamerów chla na live'ie. Już ja się nie dziwię teraz, bo powiem szczerze, że ja dwa nie wytrzymam bez alkoholu. Ja jestem nałogowcem, okej, dobra, no, piję te swoje browarki i tak dalej. Co do majora, co do Konona, z majorem się w miarę dobrze współpracuje, jest naprawdę jest fajny człowiek. Teraz czekamy na przypływ tych pieniążków, które zarobiliśmy, nie? I na pewno na 100% się podzielimy na pół. Mam nadzieję, że... O, i pozdrawiam też młodego, mam nadzieję, że mnie nie wydymi. Ale tak myślę, że chyba nie. 14 lutego. Major wraca od koleżanki z Łomży, bo był u niej w końcu na walentynki na weekend. No i cóż, znów zostaje zbanowany. No, dzień dobry. Właśnie dzisiaj jest ogółem, jak to się mówi, dzień zakochanych. Właśnie byłem u swojej bardzo dobrej znajomej w Łomży i serdecznie ją gorąco pozdrawiam. Ale oraz i chciałem, właśnie ludzie, niektórzy mówili, że Meksykano, co nagrywał wcześniej ze mną, chciałem mu serdecznie podziękować, że po prostu dostał właśnie ten pierwszy przelew i rozliczył się, dał mi 700 zł, bo zużyliśmy się po 50 zł, żeby opłacił internet. Tam dołożył do mamy do światła i właśnie dostałem dzisiaj list i właśnie otworzyłem ten list, bo to wcześniej i Krzysiek to był zaskoczony, ale zobaczył właśnie i było zawinięte, ja patrzę,
tym zawinięte. I patrzę, a tutaj dwie pięćdziesiątki. Serdecznie i gorąco tą osobę pozdrawiam. Majorze, jeśli dostałeś ten list, to nagraj to na YouTubie. Masz nadzieję, że nie będę przyklinał tego gruby knu. Dalsze losy lajtowego konsorcjum, odezwy do kobiet i zaangażowanie w najważniejsze wydarzenia krajowe. To wszystko zobaczycie już w kolejnym odcinku. Tymczasem żegnam się z Państwem. Koniec części drugiej sezonu 2018. Pozdrawiam i do usłyszenia. Szef sztabu. Kronstadt major, chcę o tobie zapomnieć, ale jakoś nie mogę. Wciąż uśmiechasz się do mnie, ciągle wchodzisz mi w drogę. Kocham cię mocno. Kamil 3 złote.